Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, stuk po kubeczkiem. 1 grudnia. 1 grudnia. Rozpoczynamy adwent, rozpoczynamy odliczanie do świąt. Dokładnie. A żeby nam umilić to odliczanie, to zaczniemy dzisiaj, kochani, zaglądać do kalendarzy adwentowych. Już są tam przygotowane, zaraz wam pokażemy. Będziemy otwierać pierwsze okienka. Oczywiście tutaj dziewczyny będą nas wspierać, pomagać, także zapraszamy was serdecznie. Zaczynamy. Zobaczcie, kochani, co u nas się dzieje. Już kalendarze przygotowane. Tutaj Kajusia już folię zdjęła z tego jednego i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest kalendarz w ogóle Max and More, kupiony w Action. Jakoś w październiku chyba, jak byliśmy, to wtedy już kupiliśmy. Mówimy, a weźmiemy teraz, bo później to już nie będzie. Także pomalutku tutaj otwieramy. No, powiem wam, że ładnie się prezentuje ta szata graficzna. Tutaj jest instrukcja, jak to złożyć. Także później wam pokażemy. Będziemy otwierać razem okienka. Będzie się działo. No i zobaczcie, jak ładnie to wyszło. Mamy taki, jak to nazwać, pałac, nie? I tu taki ogród. Fajnie to wygląda. No super. No dobrze, zaczynamy w takim razie. Pierwsze okienko. To jest ten kalendarz z Actiona. Actiona, jak to się wymawia? Bo to nie jest przecież angielski sklep. No właśnie. Nie? Jak to otworzyć? Jak to otworzyć? Ratunku. Dobrze, i mamy. Co mamy pod jedyneczką? No i mamy kredkę do oczu, tak? Do oczu, czy to jest do brwi? Do brwi. Ołówek do brwi, kredka do brwi. Ładne ma śnieżynki. Śnieżynki, no taka od razu z temperówką, kredka brązowa oczywiście. Dobra, teraz kolejny kalendarz. I zobaczcie, ten też bardzo ładny kalendarz. Ten również jest z Actiona. O, tak się prezentuje i będziemy otwierać. Jak się otwiera jak szafę taką. Jak szafę? Ale ładnie. Też ładnie wygląda. No. No. Wow, no fajny. Dobra, i ale duża jedynka. Duża jedynka. I to jest? Face scrub, jakiś peeling. Peeling pewnie, nie? No do... Taki... Ojejku, poczekajcie. Na twarz. Tak, i tu mamy taki właśnie peeling do twarzy. I zobaczcie, tu mamy taki kalendarz z herbatkami. On w ogóle nie wygląda jak kalendarz, bo to wygląda jak takie po prostu pudełko z herbatkami. Tak. ale zaraz otworzymy i zobaczymy, jak się to prezentuje. Tak się otwiera i dalej. On się chyba wysuwa jakoś. No i zobaczcie, tak po prostu one są tutaj schowane, to pudełko, no i się wyjmuje herbaty po kolei. A, wzięliśmy akurat 24. No to jak mamy szukać? Wszystkie wyjmować i potem bez sensu. Albo my coś źle robimy może. Nie wiem. Może my coś tam pokręciłyśmy. No trudno, dobra. No bo tutaj się tak jakby otwierało, ale... Właśnie nie wiem, może my coś źle robimy. Możecie nam podpowiedzieć, jak wiecie. I teraz proszę Państwa, otwieramy kalendarz z Milki. I uwaga, uwaga, jedynkę szukamy. Tam jest jeszcze w ogóle pazłotko, zobaczcie. Dziwnie, nie? Pierwszy raz z takim pazłotkiem. No, taka o. Co tam jest? Bałwanek. Bałwanek. Ale ładnie. No. Jedynka. I teraz mamy taki z pieskami jedynka. Kalendarz. Jest jedynka. Gdzie jest jedynka? Widzicie jedynkę? Bo my nie widzimy. Takie małe cyferki, jest. Nie? O. Okej. Okay. Jest. To był mnie jakiś dzwoneczek czy coś. Albo pingwinek. Albo buka. To wygląda jak buka. Pingwinek, jakiś słodziaczek. Pingwinek. Dobra, mamy to. I co jeszcze nam zostało? Kalendarze.
Własnoręczne. Własnoręczne, własnoręczne kalendarze. Już Wam pokazujemy. I tu są dziewczyn kalendarze. Otwieramy jedyneczkę. Musiałam postrzywać strzywkami, dlatego że te naklejki się w ogóle nie chciały trzymać, wiecie? I tak, uwaga, uwaga. Tadam. I co to jest? Olejek. Olejek wygładzający. A ja, wiecie co, ja myślałam, że ja pod jedynką coś innego włożyłam, ale okej. Dobra, niech tak będzie. Kinia ma to samo. Kinia już wyjęła z opakowania. To jest taki olejek wygładzający z efektem rozświetlenia. Zapach jakiś taki truskawkowy. To jest połączenie firmy Only Bio z Wedlem chyba, tak? Tak. Zobaczymy, jak pachnie. Mhm. Myśmy chyba coś zepsuli ten kalendarz, wiecie, z herbatkami. Bo tu jest, otworzyliśmy tak, jak było tutaj, wiecie, takie nacięte specjalnie. I patrzymy, tu jest 24, to co, od końca zaczynamy. No, a herbatki takie świąteczne. Mhm, ładnie, ładne opakowania. To dla mnie. I ładny tamak, Tomak mówi, że ładny zapach. No tak, tak. Także codziennie można po jednej, będziemy się dzielić. Raz jeden, raz drugi. Zimowa herbatka ceylońska. A tu jest taka. Także na pewno będziemy z tych herbatek korzystać. No i jeśli chodzi o kalendarze, to praktycznie wszystkie. Dziewczyny mają, każda ma po takim z czekoladkami i takim z Milki z czekoladkami. No tutaj mamy dwa te z Action. I każda z dziewczyn ma swoje kalendarze. Nas dostatek. Tak jest. Jeszcze Wam pokażę kalendarze przez nas przygotowane dla dziewczyn. Tak się prezentują. Dużo tego jest. Cała szafka praktycznie zajęta. No ale będzie co otwierać. A jeszcze tak przy okazji zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To są te kwiatki z klocków. Kinia zrobiła. Bardzo fajnie to wygląda. Jesteśmy, kochani, ale późną porą troszkę. Wyłączymy, bo tam skoki lecą, tak, żeby nie przeszkadzały. Lecimy. Oglądacie skoki? My tak niekoniecznie, tylko wiecie, telewizor był włączony i tak szło sobie po prostu. I u nas tak, opowiemy najpierw, co się u nas działo może od rana. Od rana, no to jak wstaliśmy, troszeczkę się tam ogarnęliśmy. Tomek był w pracy, ja dzisiaj od rana nie byłam, tylko sam Tomek. Zjedliśmy śniadanie. No tak jak widzieliście sobie tam, pootwieraliśmy dzisiaj kalendarze. Mam nadzieję, że Wam się podobały, że będziemy razem wspólnie każdego dnia otwierać. I później się chwilkę zdrzemnęliśmy. Tak nas jakoś zmorzyło, że się położyliśmy, żeby się chwilkę przespać. I tam z pół godzinki, wiecie, się przespaliśmy. Wstaliśmy, zrobiliśmy obiadek. Dzisiaj były kotlety z kurczaka. Ziemniaki, surówka. Surówka była pyszna. Typowo niedzielny obiad polski, także lubimy takie najbardziej. I jak już jedliśmy obiad, to się okazało, że moja siostra przyjechała z rodziną całą. Tam, wiecie, na dół do rodziców, więc też nas zaprosili na dół, żebyśmy zeszli. Poszliśmy na dół na kawę. Wypiliśmy kawę, poszliśmy jeszcze na chwilę w sprawach służbowych. Ogarnęliśmy temat, co trzeba było ogarnąć. No i wróciliśmy. Tak. I teraz uwaga, uwaga, zabieramy się za ubieranie. Choinki! 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 Ja muszę cieszymy się tu bardzo. O, chcemy to zrobić dzisiaj z tego względu, że tak. No, zaczęło się odliczanie do świąt. No to chcemy już, żeby był taki klimacik fajny w domu też. Powyjmujemy jakieś nasze ozdóbki fajne też świąteczne. Będziecie robić z nami. Tak. W kolejnych dniach sobie też kubeczki powyjmujemy świąteczne, żeby już było, nie? Pochowamy te jesienne, a wyjmiemy świąteczne. Tak, koniecznie. No. A dzisiaj choinka będzie już sobie stała. U nas tak dosyć szybko, zaraz po nowym roku chowamy choinkę. Chowamy. Szybko ubieramy i... No i dosyć szybko chowamy. W każdym razie lubimy, jak trochę postoi właśnie tak teraz przed świętami, nie? Mogliśmy to zrobić wcześniej, ale ja wiecie... lubię taki przedświąteczny klimat. Właśnie jak już jest po świętach, to nie lubię, jak ona tam za długo stoi, ta choinka się po prostu drażni wtedy. Nie. Wolę się cieszyć tym klimatem już teraz od 1 grudnia, więc sobie już ubierzemy. Jedynie czego nam brakuje teraz, to śniegu za oknem.
No, żeby padało. Ale sobie zaraz włączymy w telewizji muzyczkę taką świąteczną. Włączymy świąteczną. Zrobimy sobie fajny klimacik i będziemy ubierać. Wspólnie, rodzinnie ubierać. No szkoda, że tego nie można puścić, nie? Rodzinne ubieranie choinki. Takiego klimatu muzyczki. Ale zaraz wam pokażemy na vlogu, zresztą też. Bo wiecie, to zaraz by było, że prawa autorskie. Tak, ale zaraz wam pokażemy troszkę tak, tam, jak się wiecie, bierzemy do roboty. Jak się bierzemy do robótki. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj było wielkie mycie psów. Oj, wielkie pieski mycie rano psów. Się wyganiały, wróciły brudne. Co prawda to trochę, może za duże słowo, że wielkie mycie psów, ale Joszce pierwszy raz od, nie wiem od kiedy, od roku musiałam umyć łapki, bo ogólnie Joszki w ogóle nie kąpię. Josza jest takim psem, że się jej nie kąpię. Tylko wskoczyła do wanny, bo ją o to poprosiłam. No, szanowna pani Joszo. Dokładnie, bo ją o to poprosiłaś. Skocz do wanny, ona skoczyła. Wskoczyła, umyłam jej nogi. Nie była zachwycona. Miała smutne, wielkie oczy. Co się dzieje? Krzywdę jej robią, tak. Że jej nogi myją. Ale dobra, wytrzymała jakoś. Siedziała. Kinie zawołałam, żeby jej powiedziała, żeby ustała, bo wiecie, te tylnie łapki ciężko było umyć. No to ustała, chociaż taka była, ojejku, co się dzieje. No, nieprzyzwyczajona. No, nieprzyzwyczajona, bo się jej nie kąpie. Ale ustała, umyła nogi i potem jej wytarłam, wyskoczyła z wanny. No już było dobrze. I później była pora, była kolej Kukiego, żeby go wykąpać, bo ten to był w ogóle cały w krzaczorach jakiś. Nogi brudne, wiecie, po pas. Nogi po pas. Więc no, jego trzeba było w całości już wykąpać. To go wziąłem do wanny i go umyliśmy. Josza w międzyczasie asystowała, była w łazience, patrzyła, podglądała. Mm-hmm. Pewnie trochę się śmiała z Kukiego, że on cały jest myty. No i tak wiecie, pieski ogarnięte. Jak wyleciały z tej łazienki obydwa, tak, zaczęły się ganiać po domu, bo to wiadomo, psy nie lubią jak się... jak są mokre i jeden drugiego potem gania. Wciera swój zapach. Wszędzie się wyciera, no. Ale musimy kupić suszarkę, żeby go teraz już taką porą jesienno-zimową podsuszać trochę, nie? No, żeby mu zimno nie było naszemu dzieciulkowi. Ale to często są fajne różne promki w Biedronce. Na te jakieś tam suszarki się pojawiają. Ostatnio były chyba Remingtona. Takie zwykłe, my też tam wiecie, nie używamy w ogóle suszarek, to nie potrzebujemy nie wiadomo czego, zwykłą, najprostszą suszarę, żeby właśnie służyła przede wszystkim do suszenia kukulka. Kukulka. No. Ja też nie używam. Ojej, a czemu to meczku? Coś mam rzadkie ostatnio. Ale może tu troszkę by się przydało. Tu troszkę podsuszyć. Może, no. Ja jestem zarośnięty jak małpa. No. Także taki dzisiaj fajny dzień, no taki bardzo urozmaicony był dzisiaj tak, dzionek, nie? Fajny, ogólnie fajny dzionek i nadal jest fajny, bo jak my to nagrywamy, kochani, to jest 17. Tak. Także przepraszamy z góry, że będzie dzisiaj trochę później vlog, no ale tak wyszło. No tak wyszło, co no. Czasami tak jest. Teraz jeszcze choinkę będziemy ubierać. Tak, to jeszcze chcemy wam to pokazać, żebyście mieli na vlogu. No i dlatego będzie dzisiaj może krótszy też vlog, ale przede wszystkim właśnie opóźniony, no to, no. To też nam wybaczcie. Ale i treściwy. Tak, taki konkretny, mocny. Jak ubieracie choinkę, to też puśćcie sobie fajną muzykę, tak my w tamtym roku też było fajnie, w tym roku też i w następnych latach też tak będzie. Ja lubię, w ogóle lubię, czy jakieś tam delikatne ozdóbki w domu, uwielbiam to. Tak, tak, takie i wiecie, to... nie żeby nawalić wszędzie, tylko takie gadżeciki, nie? Drąty, no. Gdzieś tam coś tam. No. Krasnale będziemy rozkładać. Tak, to może, no. Ale to może krasnale to w kolejnych dniach. W kolejnych sobie, dniach, nie dzisiaj, nie tylko tak, nie wszystko na raz, nie. Krasnale są fajne, to jest rodzina Staśka, a i Stasio będzie. Pojawi się oczywiście, bo on jeszcze śpi w szafie, także tak. Nie będziemy go dzisiaj budzić. Podał dziewuchę ale... i nie ma czasu. Ale na pewno się pojawi, chociaż na chwilkę. No i będzie gdzieś tutaj też sobie siedział grzecznie, będzie wyczekiwał na święta. Wyczekiwał, będzie składał życzenia. Tak. 24 grudnia. No i 6 Mikołajki. I 6 Mikołajki. Mikołajki i urodziny Joszy. Tak, już mamy prezencik. Mamy prezencik, jeszcze jakiś smaczek dokupimy. W tamtym roku chyba Kinia robiła prezent, nie? Dla... Tak. No. Torcik. Torcik był dla Joszy. No. No dobrze, kochani, to co? My się zabieramy i zapraszamy was, żebyście nam towarzyszyli. Tak. Choineczka już jest, co prawda wy jej nie widzicie, bo ciemno,
bo ciemno, ale już jest, zaraz ją tam przestawimy, rozłożymy. No, możesz na chwilkę zapalić. No, dobra, powiedzmy. Zaraz to ją pięknie porozkładamy. Tam już sobie, wiecie, miejsce oczyściłam. Wytarłam na mokro też. I zaraz tam porobimy, żeby było pięknie. Muzyczka leci, tak jest. Idziemy po ozdóbki też, nie? Tak, idziemy po ozdóbki. I już jest, zobaczcie, już jest nasza choineczka. Mamy piękne ozdóbki różne na choince. Niektóre ręcznie robione, niektóre stare. Większość to już są stare, po prostu, wiecie. Mają po kilka lat ładnych. I te właśnie stare mają moc. No. I ręcznie robione. Wszystkie są przepiękne. Także tak to wygląda. U was pewnie trochę później choinki, bo tak wiem, że niekoniecznie każdy lubi tak szybko, ale my lubimy. My lubimy. Tak. Kasia kaszląca, pewnie jutro pójdziemy do lekarza, bo wiecie, żeby zobaczyć, czy tam się nic faktycznie nie dzieje. Mam nadzieję, że nie, ale no lepiej sprawdzić. Lepiej sprawdzić i wiecie, się upewnić, że wszystko jest w porządku, bądź też nie. Tu fajna też mysza, o. O, chyba chcą wyjść. Co? No, wydaje mi się, że tak. No dobrze. No, i choineczka już jest ubrana. Choineczka jest. Cieszymy się bardzo, że już mamy. Jutro albo na dniach powyjmujemy sobie również ozdóbki różnego rodzaju. Mamy tego trochę, także będzie co wyjmować. Światło już takie liche trochę, także tak, światło trochę wyglądamy nie za bardzo. Pieski mnie zajmują. No. No, ubraliśmy, powiem wam, że fajna rzecz. No, cały czas lecą świąteczne piosenki. Spróbujcie sobie też tak zrobić, kochani. Tak sobie wieczorek spędzamy miło teraz. No, a tak w ogóle to chcielibyśmy wam podziękować za cały miesiąc, bo razem wkraczamy w nowy miesiąc. Tak. Że za cały miesiąc, za to, żeście z nami byli, miło komentowali, każdego dnia za to, że przychodziliście. Mhm. Bardzo wam za to dziękujemy i życzymy wam tego okresu oczekiwania na święta takiego naprawdę, gdzie jest ciepło domowego ogniska, gdzie to czuć, gdzie nic nie jest udawane, tylko tak od serca. No dokładnie, zgadza się. Joszka już tutaj czyha też. Tak, Joszulka tutaj jest cały czas. O, tu. I mnie zaczepia. Ja tu do was mówię, a ona mnie zaczepia. I kukulek też. No puść to rzucę. Patrz, no. Sobaskę, no. Szarpie. No, pójdź rzucę. Pójdź. O, poszła. Poszło. No. No i jutro nowy tydzień. Nowy tydzień, nowy miesiąc, nowy tydzień, wkraczamy razem, kochani. Jutro zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jutro chciałam wam powiedzieć, że jutro od rana nie będzie vloga na moim kanale, z tego względu, że ostatnio byłam, nagrywałam w sklepie i bateria mi padła, także nie nagrałam do reszty i tak wiecie, nie będę takiego urwanego filmu dawała. Także dopiero jutro pójdę, coś tam ponagrywam i dopiero wrzucę. Jutro będzie film, ale po prostu nie od 6 rano, tylko troszeczkę tak, później się pojawi. No i teraz sobie będziemy, posprzątamy to, co tutaj nam się nabałaganiło. Tak, odkurzymy tutaj, sobie jeszcze. Tak, odkurzymy, bo to wiecie, się zawsze trochę sypie od tych bombek, od tego wszystkiego. Ojejku, Joszka tutaj się rozpycha. I właśnie odkurzymy, ja przetrę podłogi, to już będę miała spokój na może na 2 dni, chociaż już się zaczyna linienie u Joszki. Tak, Joszki, także już mamy dywan powolutku. Już coraz więcej tych włosów widać właśnie, także będzie taki pewnie teraz okres, no niestety, jakoś to musimy przetrwać. I co jeszcze? No i tyle w zasadzie. I tyle, tak zakończymy dzionek. Dzisiaj troszkę krótszy, no ale faktycznie mieliśmy trochę różnego rodzaju spraw na głowie. Zeszło i w pracy służbowe, i w domu. I jeszcze nie jest koniec. I goście jeszcze. No. A jeszcze my zabieramy się do robótki, bo tutaj zobaczcie, faktycznie mamy trochę sajgonik mało się zrobił i musimy to ogarnąć wszystko. Wam życzymy przyjemnego wieczorku. Zapraszamy codziennie na vlogmasy. Będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie. Także ściskamy was mocno. Dobrego wieczoru. I do zobaczenia. Do jutra. Pa. Pa.